Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj Sansui AU Alpha 907 XR kolejnego kolegi z forum. Sprawdźmy sobie działanie wzmacniacza. Jak widać, największy problem sprawiają przełączniki obrotowe Alpsa. Nieco mniejszy problem przełączniki wciskane. Oczywiście urządzenie przeznaczone do kompletnej renowacji. Zbudowane jak przystało na tę klasę urządzenia. Wszystkie 907 zbudowane w bardzo podobny sposób. Ogromny transformator, kondensatory na zamówienie, ale o tym wszystkim już było. Mi nie pozostaje nic innego jak oczywiście zabrać się za demontaż urządzenia. Wydaje mi się, że jest delikatnie skrzywiona tutaj oś tego przełącznika, ale to zobaczę dopiero jak wszystko rozkręcę. Ja biorę się tymczasem za zdjęcie gałek frontowego panelu i standardowo zaczynamy od czyszczenia przełączników znajdujących się na przednim panelu, przełączników oraz potencjometrów, rzecz jasna. Częściowo rozebrany, częściowo zła wiadomość dla właściciela może być taka, że to urządzenie kiedyś zaliczyło jakiś, powiedzmy to, wypadek w transporcie. Niestety często się dosyć to zdarza przy zakupach z tak odległych zakątków jak Japonia. Ale płytka została w miarę dobrze naprawiona. W zasadzie pękły tutaj tylko ścieżki masowe i jedna... Nie, i to też jest chyba masowa. Tak, to też jest masowa, więc nie ma dużego problemu, powiedzmy, poza estetyką. Muszę sobie później sprawdzić jeszcze ten przełącznik, z czego wynika ta krzywizna osi. Teraz na oko jej nie widać. No i nic, zabieram się za rozbieranie wszystkiego do czyszczenia. Przełącznik numer 1 zdemontowany. Zobaczmy w jakim jest stanie. Nie jest jakoś bardzo, bardzo mocno zabrudzony. Lecz takie zabrudzenie skutecznie degraduje nam sygnał. I niestety słychać to również w momencie przełączania styków. Już po jednym etapie niemal przełącznik jest czysty. Przełącznik już wyczyszczony. Można przystąpić do zabezpieczenia styków. Z
wstawiamy warsztat stykowy. Delikatnie zagniatamy zaczepy. Jak już kiedyś wspominałem, ja nigdy tych zaczepów nie zaginam w identyczny sposób jak fabryka. Moje zagięcia zawsze idą do środka. I jeden przełącznik jest gotowy. Czas na demontaż drugiego. Przełączniki, potencjometry ogarnięte. Czas na demontaż bloków końcówek mocy. Zaczynam od kanału lewego. Zrobię kanał lewy. Dostanę się do gniazd, do płytki z gniazdami wyjściowymi i przekaźnikami. To też oczywiście zostanie zrobione. Później kanał prawy, strojenie. I zostanie jeszcze tutaj płytka z selektorem pętli magnetofonowej oraz selektorem wyboru typu wkładki gramofonowej. Blok końcówki mocy wydobyty. Budowa w zasadzie typowa dla wszystkich 907. Między sobą delikatnie różnią się schematem, ilością desymetryzatorów, oczywiście ilością komponentów premium, rezystorów Riken. Tak więc czas odkręcić osłony tranzystorów, tym samym odkręcić same tranzystory, odkręcić 5 śrubek trzymających płytkę do radiatora, klej, zimne luty, nowa pasta jeśli będzie tego wymagać, zobaczymy w jakiej jest konsystencji. No i tak blok po bloku. Płytka już ściągnięta. Wszystkie tranzystorki oryginalne, wszystkie pochodzące z jednej serii. Nic tutaj nie było nigdy grzebane. Tak więc jest bardzo dobrze. I czas na drugi blok końcówki mocy. Przekaźniki ogarnięte. Zrobię dzisiaj jeszcze tą końcówkę. Wystroję całość. Resztę pracy sobie zostawię na jutro. Osłony tranzystorów zdjęte, wszystkie lapty oryginalne, wszystkie pochodzące z tej samej serii 04D, co i kanał drugi. To oczywiście bardzo ważne, fabrycznie zawsze tak to wychodziło. Oczywiście ze względu na rzadkość tychże tranzystorów, czasami można, powiedzmy, spotkać jakieś egzemplarze po przybytej naprawie, gdzie któryś lapt będzie miał inny, będzie pochodził po prostu z jednej partii produkcyjnej. Takie coś również jest dopuszczalne. Aczkolwiek tych laptów na rynku wtórnym praktycznie nie ma w ogóle. Dlatego jeśli mamy do czynienia z poważnym uszkodzeniem, dlatego ja osobiście zazwyczaj podejmuję decyzję o wymianie kompletu 8 par tranzystorów na nowe w obu blokach końcówki mocy. Dobra, ściągam płytkę, klej pod kondensatorami, zimne luty, pasta, pomiary kondensatorów i lecimy dalej. Czas przystąpić do ustawień punktów pracy. Witam, dzień drugi. Czas zabrać się za ostatni etap renowacji, czyli selektor pętli magnetofonowej, przełącznik wyboru, wkładki MCMM, zimne luty,
i przejdziemy sobie do fazy testów. Dobra, elementy już odlutowane. Można zabrać je za ich demontaż, a następnie oczyszczenie. Elementy zdemontowane, można przystąpić do czyszczenia. Przypominam o tym, że w tych przełącznikach wyboru wkładki mamy zawsze dwa rodzaje styków. Przełącznik po czyszczeniu złożony praktycznie w całości. I ostatni przełącznik przed czyszczeniem, przełącznik wyboru pętli magnetofonowej. Przełącznik wyczyszczony. Prace nad wzmacniaczem zostały ukończone. Przetestujmy sobie działanie po wszystkich zabiegach czyszczących, że tak to nazwę. Wejście CD. Wejście fono, kanał lewy, kanał prawy, drugi typ wkładki, kanał lewy, kanał prawy. Wszystko działa tak jak należy. Wszystkie funkcje działają tak jak powinny. Wzmacniacz rzeczywiście przeszedł pełną procedurę renowacji, która dla większości sprzętów jest bardzo podobna. W tym wypadku było to czyszczenie wszystkich przełączników, potencjometrów, sprawdzenie kondensatorów, poprawienie zimnych lutów, usunięcie kleju pod kondensatorami, nałożenie pasty pod tranzystorami i czasochłonne ustawienie punktów pracy, których w tym wzmacniaczu jest 5 na kanał, czyli ustawiamy wzmacniacz łącznie w 10 punktach, co naprawdę zajmuje sporo czasu, biorąc pod uwagę to, że te ustawienia wpływają w pewnym zakresie na siebie. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, ten egzemplarz ma wymienione gniazda wyjść głośnikowych na WBT, takie jak fabrycznie były montowane w wyższych modelach, czyli MR, AU07 i tym podobne. Zostało to przez kogoś zrobione bardzo profesjonalnie. A jeszcze zapomniałem wspomnieć o czyszczeniu oczywiście przekaźników wyjść głośnikowych. Tak jak mówię, gniazda zostały zainstalowane w profesjonalny sposób. W zasadzie, jeśli ktoś nie jest w temacie Sansui, to by powiedział, że były one tutaj fabrycznie. No niestety w modelu XR, podobnie jak i w modelu DR i jeszcze starszych, montowali zwykłe gniazda na wzór takich jak na przykład w modelach AUX1, AUX911. A w modelach MR i nowszych były już stosowane WBT, co nie zdarzało się zbyt często, żeby sprzęt, powiedzmy, japoński za te pieniądze, bo przypominam, takie modele kosztują około 300 tysięcy jenów, kosztowały w okresie sprzedaży, żeby takie wzmacniacze były tak dopakowane, tak wyposażone. Dobra, nie ma co przeciągać. Właścicielowi gratuluję bardzo fajnej sztuki. Wszystkie elementy
w idealnym stanie, kondensatory w idealnym stanie. Jedyny naprawdę mały minus, no to delikatnie pęknięta płytka selektora Source Power Direct. Tutaj jakaś mała skadza na gałce. Poza tym technicznie, elektronicznie idealny. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.